Dzień dobry, mam na imię Piotr. Mam 11 lat. Na początku chciałam Pana spytać, jak mam się do Pana zwracać? Wojtek. Wojtek. Nie, Wojtek, po imieniu. Dobrze, jasne. Mam do Ciebie kilka pytań od moich rówieśników. Pewnie wiesz, że jesteś inspiracją dla wielu dzieci. Na przykład mój 9-letni brat, Michał, nigdy nie lubił grać w piłkę nożną do mundialu, do meczu Polska-Argentyna. Wtedy od razu polubił piłkę i zawsze teraz gra na pozycji bramkarza i kilkanaście razy mówił mi, że chce być bramkarzem jak dorośnie. To widzisz, to znaczy, że ja nie jestem inspiracją, tylko sprowadzam dzieci na złą drogę. Nie bądźcie bramkarzami, bądźcie napastnikami, bądźcie jak Lewandowski. To może pójdziemy z pierwszym pytaniem. Zawsze rodzice mi mówią, że słodyczy nie powinno się jeść, jeżeli chce się być dobrym sportowcem. Jak ty u ciebie wyglądasz, słodycze? Słuchaj... Yy... Złego rozmówcę wybraliście, słuchaj, ja wiem, że ja powinienem teraz powiedzieć, że nie, że zdrowy z tym tryb życia i tak dalej, i tak dalej. Ale moją największą taką wadą w, w profesjonalnym prowadzeniu się jest jedzenie słodyczy. Głównie czekolady bardziej niż słodyczy, ale, no ale generalnie rzeczy, których nie powinniśmy jeść. Ale ja sobie wmawiam, że ja ciężko pracuję, więc mogę sobie na to pozwolić. Więc, jak ktoś chce, to trudno. Można zjeść, ale potem trzeba to przepracować i spalić. Czyli dużo treningów i można jeść. Im więcej treningów, tym więcej słodyczy. Okej. Okay. To możemy z kolejnym pytaniem. Krasne na konsoli? W jakie gry? W tej chwili jestem już troszkę stary i mam mniej czasu, szczególnie od kiedy urodził się mój synek. Ale jeszcze parę lat temu grywałem często, ale jak już grywałem, to tylko były dwie gry. To była FIFA i to było Call of Duty. Jak, na, jaką drużyną najczęściej grasz w, w FIFA? Yy, w FIFA zawsze grałem sobą, więc jakiej, w, jakim, w jakimkolwiek nie byłem y, zespole, to ten, ten zespół nogu wybierałem. Ewentualnie zawsze lubiłem y, robić sobie tryb kariery, y, jakąś słabą drużyną, mm. zaczynać gdzieś w niższych ligach. I doprowadzić ją do Ligi Mistrzów, i na przykład sprowadzać sobie jakiegoś tam messiego do, 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 do tej drużyny, do jakiejś tam drużyny, która dzisiaj dużo ci nie mówi. To może wróćmy trochę do przeszłości. Jaką rolę pełniłeś w swojej, pełniłeś w swojej klasie? Byłeś bubilem. Śmieszkiem. Śmieszkiem, ok. Śmieszkiem, śmieszkiem. Ja zawsze. Humor był zawsze takim moim wyjściem z każdej sytuacji. Albo niezręcznej, albo kiedy nie wiedziałem, jak się zachować, to, to albo się śmiałem, albo sprawiałem, że inni się śmiali. Ehm... Niestety zostało mi to trochę do dzisiaj, i czasami jestem y, zbyt rozluźniony w, w sytuacjach, w których y, może nie powinienem, ale to jest jakby mój sposób radzenia sobie, y, nazwijmy to ze stresem, o tak. Ale też byłem. Y... Zawsze najwyższy w swojej klasie i najsilniejszy, więc y, to też nie jest tak, że y, wszyscy się mnie naśmiewali, bo troszkę się bali po prostu. Chociaż nie dawałem im do tego powodów, ale fizycznie byłem zawsze y, bardzo mocny i, i przez to udało mi się uniknąć y, jakiegokolwiek gnębienia w szkole. Y, ale rzeczywiście nie, nie było tak, że, że ja byłem straszny. Nie, tylko po prostu. Y, Chyba wszyscy mieli zawsze wrażenie, że jestem w stanie się obronić, jakby co. Jak w moim wieku spędzałeś wolny czas? Co robiłeś po szkole? Na treningach. Ja dużo czasu wolnego nie pamiętam już w Twoim wieku tak naprawdę, bo ja zacząłem trenować w wieku 8 lat. W wieku 11-12 zaczęły się zgrupowania reprezentacji województwa. Ja od samego początku byłem w reprezentacji Mazowsza, ponieważ jestem, jestem z Warszawy. I tak naprawdę u mnie to wyglądało tak, że ty jesteś dzisiaj w piątej klasie, prawda? Tak, ja, tak. ja od piątej klasy właśnie poszedłem do szkoły sportowej. Teraz nie masz już gimnazjum, prawda? Nie mam. okej. Okay. No to ja miałem piątą klasę, szóstą klasę i potem trzy lata gimnazjum. I ja już wtedy jeździłem właśnie na te zgrupowania cały czas, a to chyba było 3-4 dni, co dwa tygodnie więc troszkę szkoły mi omijało. Poza tym chodziłem do szkoły sportowej, gdzie mieliśmy treningi sportowe lekkoatletyczne e, od razu po szkole, a po tych od razu musiałem jechać na trening piłkarski. E, a żeby na nie dojechać to trzeba było wziąć dwa autobusy, jechać w korku, zrobić trening, wrócić do domu, udawać, że odrabiam lekcje, bo, bo nie odrabiam. Ehm. Ale potem bardzo mi to dobrze wychodziło przed lekcjami. Wiesz, w szatni od, od kolegów spisywanie to bardzo, że mi naprawdę opanowałem to do, do wysokiego poziomu. No ale generalnie tak wyglądał mój dzień i jakby nie, nie było dużo czasu, czasu wolnego. Nie było też, nie ukrywam, dużo czasu na naukę, bo jakby to, że nie odrobiłem lekcji, nie wynikało z tego, że byłem po prostu leniwy, chociaż też. Ale no przede wszystkim jakby był on. Y, zapełniony y, piłką nożną i, i sportem, generalnie. Jakbyś teraz siebie spotkał, 12-letniego co byś sobie powiedział? <laughs> to jest dobre pytanie. Y... Ale mnie złapałeś teraz, słuchajcie, ja bym sobie powiedział. Pierwszy są odłogowy to uda ci się, y... ale, ale od razu potem pomyślałem sobie, że jakbym wiedział wtedy, że mi się uda i, i spełnię wiele swoich marzeń, to, to nie byłoby takie fajne. A fajne jest to, że w spełnianiu marzeń, że nie wiesz, że ci się uda, a potem, potem bardzo doceniasz to, że, e, że wychodzą. E, znajdziesz miłość. A w tym wieku, tak, znajdziesz miłość, bo w tamtym wieku to jest wiesz. E, może już troszkę starszy niż, niż 11-12, ale powiedzmy, że 14-letniemu 14 widokowi bym to powiedział. E, bo to było cały czas w mojej głowie i nie ukrywam, że e, chodzenie do szkoły wtedy. To, był dla mnie, to było dla mnie chodzenie na 45-minutowe lekcje w oczekiwaniu na 15-minutowe przerwy, żeby tylko pogadać z koleżankami i, i, i szukaniem miłości, którą oczywiście nie wiedziałem, czym, czym wtedy była, ale, ale w tym wieku rzeczywiście koleżanki były mi w głowie. O czym marzył Mały Wojtek, oprócz piłki nożnej? Mały Wojtek, tego dużo osób nie wie, zawsze marzył o jednej rzeczy zbudować swój własny dom. O, to ciekawe. To było, to było moje marzenie. Ja zawsze miałem jakieś takie dziwne ciągotki do e, architektury. E, I zawsze marzyłem, żeby zbudować i zaprojektować swój własny dom. E, dzisiaj już parokrotnie to, to marzenie udało się spełnić, także, także jestem z tego, z tego bardzo zadowolony. Czy jest jakiś inny zawód, który mógłbyś pełnić i czułbyś się w nim bardzo dobrze? Być architektem. Być architektem. Jak skończę karierę, to postaram się nadrobić swoje braki w edukacji z lat dzieciństwa, bo ja musiałem naukę skończyć. Nie musiałem, ale, ale było mi wygodniej skończyć w wieku 19 lat w Anglii. I chciałbym te, te, te braki nadrobić po, po karierze i studiować architekturę. Nie wiem, na jak, jak bardzo mi się to przyda, ale czuję takie, tak, takie niesp... tak, 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 takie... taki niedosyt, że, 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 że nie mam skończonych studiów. Nie mam nawet zaczętych studiów, szczerze mówiąc, ale, ale jak nie zacząłem, to nie mogłem ich skończyć, prawda? No tak, tak. Ym... I chciałbym, chciałbym kiedyś studiować architekturę. Także jak będziesz kiedyś potrzebował, to akurat jak dorośniesz i będziesz już słynnym piłkarzem, i będziesz potrzebował dobrego architekta, żeby ci zaprojektował dom, to, to. Się. Wiem, że, umie, że umiesz grać na fortepianie. I lubisz to? Umiesz to jest bardzo duże słowo. Ja lubię bardzo grać na fortepianie. Troszkę się nauczyłem grać na fortepianie, ale ja osobiście nie mówię, że ja umiem grać na fortepianie, bo, 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 bo to, jest, to jest ciężka sztuka. Umiem odegrać. Parę utworów, umiem się, ponieważ znam mm, podstawy gry na fortepianie i, i akordy, to, to, to jestem w stanie szybko się nauczyć y, różnych utworów. Ale y, umie to grać moja żona i muzycy generalnie, artyści. Ja potrafię w miarę skoordynowanie naciskać klawisze. Ale lubię bardzo tak. W ogóle miałem kiedyś też takie marzenie, żeby się nauczyć gry na jakimś instrumencie. Nie mam do tego zupełnie talentu, więc ciężko mi to przychodzi. Próbowałem najpierw gitary, bolały mnie palce, a moje palce są dosyć potrzebne do mojej, do mojej pracy. Potem, żeby zainponować swojej żonie, wówczas jeszcze dziewczynie, zacząłem się uczyć gry na fortepianie. Do jakiegoś tam poziomu udało mi się to zrobić, ale jak zobaczyłem, że już jest mną zainteresowana, to przestałem się uczyć. Każdy ma jakiś trudny moment zawsze w swojej karierze. Jaki jest Twój najtrudniejszy moment, taki, który miałeś w swojej ścieżce zawodowej? Yy. Myślę, że ja złamałem ręce obie na siłowni, jak miałem 18 lat. A yy, tak jak mówiłem Ci, że palce są potrzebne w mojej robocie, to, to całe ręce tym bardziej. Yy. Ja wówczas nie myślałem o tym, że to był jakiś ciężki moment, bo, bo, bo złamanie rąk wbrew pozorom. Nie jest wyjątkowo skomplikowaną kontuzją, bo to jest kwestia wygojenia się i po czterech czy pięciu miesiącach już, już byłem w bramce. Ale niestety przez tamtą kontuzję do dzisiaj odczuwam bardzo duży ból w rękach, kiedy, kiedy bronię mocne strzały, więc bardzo żałuję tego, że tamtego dnia wszedłem do, do, do siłowni i, i do dzisiaj jakby płacę za za moją nieuwagę, bo oprócz tego, że, że to było bardzo nieprzyjemne, to to było spowodowane moją, moją nieuwagą i nieprzygotowaniem do treningu, także yy, no taki nie, 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 nieprzyjemny moment. No nieprzyjemny. Nie, 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 nie radziłbym. Mhm. A teraz chciałbym Cię spytać, komu dzisiaj powiedziałbyś dziękuję? Gdybyś miał taką jedną osobę wybrać, to komuś, kogoś wziął? wybrał? Jakbym musiał wybrać jedną? Mhm. Bo dużo byłoby, bardzo dużo byłoby takich osób. Jaką ja najważniejszą? Mamie. A Mamie, myślę, dlatego że yy, moja mama, yy, ja przede wszystkim wychowałem się w domu yy, z moim bratem i z moją mamą, yy, taty nie było I, i mama jakby, wydaje mi się, że próbując poradzić sobie z, z dwójką chłopaków i pracując bardzo ciężko, yy, zapisała nas na piłkę nożną, Chyba po to, żeby było nas mniej w domu? Mówię całkiem serio. Oprócz tego, że, że wiadomo, że jest to fajna pasja, to, to, to myślę, że pomagało jej to po prostu w radzeniu sobie z czasem, kiedy, kiedy wiedziała, że, że po pierwsze będziemy samodzielni, bo, bo od samego początku my sami dojeżdżaliśmy w bardzo młodym wieku autobusami na treningi. A po drugie sprawiło to, że uniknęliśmy wielu problemów w młodym wieku. A u nas na osiedlu znaleźć problemy było nieciężko. Jesteś z Warszawy? Nie, jestem z Wrocławia. Okej, okay. no my jesteśmy z Grochowa w, w Warszawie i Wiem, u nas bardzo łatwo było znaleźć problemy w bardzo młodym wieku. A dzięki tej decyzji naszej mamy o, o zapisaniu nas na piłkę nożną, to, to tych problemów unikaliśmy. I potem nigdy. Nie czułem jakiejkolwiek presji ze strony swojej mamy, żeby, żeby grać w piłkę. Tylko moja mama widziała, że sprawiało mi, mi to radość i, i, i pozwoliła mi się po prostu bawić. A niestety uważam, że wielu rodziców wywiera presję na, na, na swoich dzieciach, żeby, żeby zrobili karierę w piłce nożnej, bo wiadomo, że jest to bardzo opłacalne finansowo. I, i, a, myśl, a myślę, że. W młodym wieku jest najważniejsze to, żeby się piłką bawić. I, i, i potem każdy dojdzie tam, gdzie, gdzie mu potencjał i, i ciężka praca pozwoli, ale najważniejsze jest to, żeby, żeby nie było presji. Mm -hmm. I my w, my w domu e, tej presji nie mieliśmy. Mi się na szczęście udało, mojemu bratu się nie udało osiągnąć kariery w wielkiej piłce, ale 50% sukcesu jest. E, okay. Więc e, myślę, że też mój brat e, cieszy się z tego, że, że chociaż mi się udało. i e, i razem mamy jakieś profity z tego i, i, i możemy mieć fajne, bezpieczne życie finansowo. więc jakbym miał powiedzieć dziękuję, to powiedziałbym mojej mamie, ale, ale ona wie i nawet nie muszę na głos mówić. Kiedy zrozumiałeś, że piłka nożna to jest y, ten zawód, który chciałbyś wykonywać? Y, powiem Ci tak, ja nigdy y, nie patrzyłem właśnie na piłkę jako na zawód, y, to znaczy ja zrozumiałem gdzieś tam w wieku 14-15 lat, że chyba jestem troszkę lepszy od rówieśników i że jest szansa, żeby, żeby zrobić karierę w piłce nożnej, ale nigdy nie patrzyłem na to jako zaw... Dopiero jak poszedłem do Juventusu, czyli to był rok 2017, to zacząłem to traktować jako zawód, bo rzeczywiście kazali mi tak zapieprzać, że, że czułem, że pracuję. A do, do, do wieku 27 lat. Pomimo tego, że już miałem, nie wiem, około 50 meczów reprezentacji, zagrałem prawie 200 meczów w Arsenalu, Londyn prawie 100 w, w Romie, to nie traktowałem tego w ogóle jako zawód, tylko jako zabawa, która przynosiła mi korzyści finansowe. Yy, I uważam, że może troszkę za późno do mnie trafiło to, że jest to zawód, bo jest to zawód i, 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 trzeba, i trzeba to bardzo profesjonalnie traktować, ale. Yy, dla mnie przede wszystkim piłka zawsze była wielką radochą i wielką zabawą, a to, że ktoś mi za to płacił fajne pieniądze, to, to był ważny, ale po prostu miły dodatek. Pozycja bramkarza była oczywista dzięki, twojem, czy dzięki Twojemu ojcu, czy sam sobie to wypracowałeś? Wydaje mi się, że moja pozycja bramkarza była przede wszystkim oczywista ze względu na mój rozmiar. Okay. Bo ja, ja chciałem być napastnikiem i zacząłem trenować na początku jako napastnik. Ale w miarę szybko się zorientowałem, że yy... chciałbym strzelać bramki, ale jak tak biegasz, biegasz i wszyscy strzelają bramki, ale ty nie, to może to nie jest najlepsza droga. Yy... I byłem po prostu, tak jak ci powiedziałem, zawsze najwyższy wśród swoich rówieśników. Ja tronowałem z grupą o rok od siebie starszą, ale mimo wszystko byłem też najwyższy. Yy... Wiadomo, że mój trener znał historię mojego taty i powiedział: słuchaj. Tata był bramkarzem, ty jesteś wysoki. W ataku nie za bardzo. To załóż rękawicę, stań do bramki. No i tak stanąłem w tej bramce i z tej bramki nie wyszedłem. Chociaż wcale nie chciałem. To naprawdę nie było tak, że, że mówiłem: o, okej, okay, super. Jakoś niesamowicie patrzę na. Doceniam swojego tatę i, i chcę robić to, co on. Tylko po prostu. Ale. Ale... Dzięki, dzięki, panie trenerze. Ten trener Jacek Kutkowski super człowiek. Yy, dzięki niemu zrobiłem karierę też. Bo, 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 bo uwierz mi, w, w napadzie to żaden ze mnie Lewandowski. Co ci pomaga przetrwać porażki? Bo na pewno taką miałeś. Co mi pomaga przetrwać porażki? Jest bardzo dużo porażek. Yy, ja się na przykład bardzo nie lubię przegrywać nawet małych gierek na treningach. Yy, mało tego, ja ci powiem, że dla mnie im. Mniej ważna gra, tym ja bardziej ją przeżywam. Jeśli ja jutro przegram finał Ligi Mistrzów, to za chwilę mi, mi ból przejdzie, ale jak będę grał w Monopol i przegram, to siedzi we mnie latami y, albo w jakiekolwiek gry planszowe w domu z, z rodziną. Nie potrafię przegrywać i jestem bardzo. Y, wydaje mi się, że mogę być bardzo denerwujący w tych sytuacjach. Y, Także taką najszczerszą odpowiedzią byłaby, że ja sobie nie radzę z porażkami. Ale ponieważ są one i są częścią mojego zawodu, no to nie chcę mówić, że się przyzwyczaiłem, bo to, bo to nie jest tak. Ale no jestem, jestem w pracy, w której. Grają zawsze dwa zespoły, jeden wygrywa, drugi przegrywa i jakby musisz po prostu sportowo podchodzić do, do, do każdej porażki i pogratulować przeciwnikowi. Jestem teraz na takim bardzo ważnym etapie uczenia tego mojego syna, ponieważ bardzo często gramy razem w piłkę i chyba zrobiłem przez pierwsze cztery lata jego życia duży błąd wychowawczy, to znaczy zawsze dawałem mu wygrywać. I ostatnio go po raz pierwszy pokonałem i chciałem zobaczyć, jak, jak, jaka, jaka będzie reakcja. Nie ukrywam, że nie była fajna. Yy, więc staram się go teraz uczyć, jak przegrywać. Zawsze go uczyłem, jak ma grać, żeby wygrywać. Dzisiaj staram się go uczyć, jak, jak, przegrywa. jak, jak przegrywać. Yy, nie, jest, nie jest to łatwa nauka, ale ma jeszcze czas. Yy, ma jeszcze czas, a, a, a uważam, że, że nauka przegrywania jest, jest bardzo ważna w życiu, bo nie tylko w piłce nożnej, ale, ale generalnie w życiu. Te mniejsze czy większe porażki zdarzają się codziennie. No tak, tak. Nawet jak ktoś ci zabierze miejsce parkingowe, to, to jest, jak, jest jakaś tam porażka, nie? No też jest porażka. Trzeba, trzeba sobie z nią radzić. I lepiej nie być tym, który wychodzi i przeklina i rzuca kamieniami w samochody, tylko, no, tylko ale trzeba. Nie, ale trzeba, nie. trzeba sobie poradzić. Czy było jakieś wydarzenie w Twojej młodości lub dzieciństwie, kiedy zwątpiłeś w, w swoją bramkarską karierę? Nie tyle, co bramkarska, to może piłkarską karierę. Mhm. Hmm. Chyba nie. Chyba nie, to znaczy ja zawsze. To, to zawsze troszkę źle brzmi, ale mi się zawsze wydawało, że, że to, kiedy ja zacznę grać w wielką piłkę, to jest mhm. kwestia czasu. I, okay. i, I to nieładnie brzmi, bo to, bo to brzmi troszkę tak. Arogancko, ale, ale ja naprawdę yy, tak jak ci powiedziałem, w wieku 14-15 lat zrozumiałem, że byłem troszkę lepszy od rówieśników mm -hmm. i widziałem też, że mi bardziej zależy. Yy, to znaczy, tak jak ci mówiłem właśnie o, o porażkach. Yy, yy, ja, ja przegrywałem drobne gierki, to byłem wkurzony, a widziałem, że inni na przykład kończą trening i mnie robi różnicy, czy oni przegrali, czy, czy, czy wygrali. Albo robi mi to różnicę przez pierwsze dwie minuty, a potem już, już, już się opuszają. śmieją. I, I widząc to, że wydaje mi się, że, że jestem lepszy i zależy mi bardziej, to znaczy jestem bardziej gotowy do ciężkiej pracy, to byłem spokojny o to, że, że z tym nastawieniem yy, yy, zacznę grać dużą piłkę. Cokolwiek by ta duża piłka nie oznaczała. Jeśli miałbym znaleźć taki jeden moment, w którym zwątpiłem troszkę, to ja w wieku 16 lat poszedłem do Arsenalu i zacząłem tam trenować z najlepszymi zawodnikami na świecie w moim roczniku. No i tam nagle zobaczyłem, że już nie jestem lepszy od rówieśników. Okay. Cały czas widziałem, że chyba mi bardziej zależy, ale już nie byłem lepszy. Tam naprawdę byli chłopcy młodzi z całego świata, głównie z Europy, ale, ale nie tylko, którzy byli rewelacyjni i i, I nagle nie czułem się jako ten, ten, ten największa ryba w małym stawie, tylko jak taka, taka malutka rybka, która, która pływa z rekinami. Ale nie wiem, czy wtedy zwątpiłem. Wtedy widziałem, że może nie jestem taki fajny, jak mi się wydawało po prostu. Ale szybko wyrównałem. Potem niewielu z nich zrobiło kariery, a wujek Wojtek poradził sobie. Swoją ambicją jakoś sobie poradził. Tak. Jaki według Ciebie jest najlepszy talent piłkarski w, obecnie w, w reprezentacji polskiej? Największy talent piłkarski w, w obecnej. Y wiesz co, ja mam słabość do bramkarzy, mhm. więc powie powiedziałbym ci, że Kamil Grabara, okay. który akurat w tej chwili nie, nie został powołany na, 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 na to zgrupowanie, ale uważam, że to jest bramkarz, który y kiedy ja już poczuję, że, że jest najwyższy czas, żeby, żeby dać sobie spokój, to, to będzie w stanie na wiele. Przez wiele lat być pierwszym rałkarzem reprezentacji. Z zawodników takich młodych uważam, że Kasper Kozłowski ma, ma wielki potencjał, żeby, żeby być świetnym zawodnikiem. I mamy takiego, nie wiem, czy kojarzysz Robert Lewandowski. No, ja też do, 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 to też dobry zawodnik. Myślę, że coś, coś kiedyś może, może, może osiągnąć w funkcji tak, no, Może, może zagrać gdzieś tam wie. kiedyś <laughs> w legi nawet. No. <laughs> Jaki według Ciebie jest. Najwi najlepszy bramkarz ever polskiej piłki. Taki istniał. Yy, nie wiem czemu, ponieważ ja wcale jakby nie widziałem wielu meczów, ale zawsze uważałem, że Józef Munarczyk był najlepszym bramkarzem w historii polskiej piłki. Yy, przez to, że miał niesamowitą karierę klubową yy, i reprezentacyjną. Yy, nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś będę mógł usiąść i powiedzieć, że to byłem ja. Okay. Ale dzisiaj ci tego nie powiem absolutnie, bo, bo to też tak nie myślę. Ale, ale chciałbym kiedyś tak usiąść. Jak już ty będziesz miał ze 40 lat, ja będę miał 60 parę i powiem ci, że a jak tak patrzę na, na historię, to, to chyba. Ja. Byłoby mi miło, jakbym jakby mógł tak, ale szczerze tak powiedzieć. Jaki był w Twoim życiu najważniejszy trener? Najważniejszy trener? Y, wydaje mi się, że mógł być to trener Jacek Krutkowski, czyli trener mój w Agrykoli Warszawa. E, dlatego, że oprócz tego, że był to dobry trener, dobry trener dla, dla młodych chłopaków, to był świetnym wychowawcą dla nas. I e, zwracał bardzo uwagę na, na dyscyplinę, e, uczył sportowego zachowania. E, kiedyś, kiedy ja w bardzo niesportowy sposób e, przyjąłem porażkę na jakimś turnieju halowym, zimowym, e, to zawiesił mnie na 6 miesięcy. Była to bardzo w tamtym czasie niemiła nauczka, ale, ale dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że, że bardzo ważna dla mnie. Także był, był nie tylko trenerem dla, dla, dla nas wszystkich, ale też świetnym wychowawcą. Więc on, on na pewno był bardzo ważnym trenerem. No potem, już w karierze piłkarskiej, miałem. Miałem zaszczyt spotkać Arsena Wengera, który, który na moje szczęście był trenerem, który uwielbiał dawać szansę młodym zawodnikom, nie lubił, nie lubił wydawać dużo pieniędzy na, na, na sprawdzonych zawodników, tylko, tylko chciał ich wychowywać w Akademii Arsenalu. I kiedy, kiedy nadarzyła się pierwsza okazja, żeby, żeby dać mi szansę, to, to, to nie bał się tego zrobić i, e, i dzięki niemu wszedłem w tą naprawdę wielką piłkę. Duże szczęście, że na niego trafiłeś. I, ja nie wiem czy to jest takie szczęście, bo ja nie przez przypadek wybrałem Arsenal. <laughs> ja, ja wiedziałem, że, że są kluby, które dają grać młodym, a są kluby, które, które nie dają grać młodym i, i jakby wybierając Arsenal, wybierałem, oprócz tego, że kibicowałem wówczas temu klubowi, to, to wiedziałem, że prędzej dostanę szansę w Arsenalu niż w Realu Madryt. Nie miałem możliwości pójść do Realu Madryt, żeby nikt nie miał wątpliwości, ale, ale yy, jakby wiedziałem, że, że, że Arsen daje, daje szansę młodymi, i na szczęście, na szczęście dał mi ją kiedyś, ją wykorzystałem i, i dzięki temu w takim w miarę naturalny i szybki sposób udało mi się wejść do, do, do tak zwanej wielkiej piłki. Jak sobie radzisz z krytyką dziennikarzy sportowych? Czy też w ogóle te komentarze po nie, meczu? Ja nie znam. Zdarzało mi się, że, że czytam czasami, jak, jak, jak widzisz jakieś artykuły po meczu, to, to też wchodzę, ale jakby jest nie. Yy, nie zwracam uwagi na, na ich treść. Czasami z wszyscy ciekawości po prostu wejdę sobie i zobaczę. Yy, głównie dlatego, że jako młody chłopak yy, czytałem często i zauważyłem, że może nie tyle negatywne komentarze czy negatywne artykuły miały na mnie wpływ, ale te pozytywne miały na mnie wpływ. I, i czułem się fajny, jak zacząłem coś, coś fajnego o sobie i. I się relaksowałem za bardzo, i stwierdziłem, że to chyba nie jest dla mnie, dla mnie najlepsze. Tym bardziej, że bardzo często bywało tak, że czytałem o sobie coś pozytywnego, a ja wcale nie byłem na przykład zadowolony ze swojego meczu. I, w, i wtedy tak zrozumiałem, że w sumie to, co oni piszą, to nie ma, nie ma większego sensu, bo czasami cię skrytykują, kiedy wcale nie zagrałeś źle, czasami cię pochwalą, kiedy wcale nie zagrałeś dobrze. Więc wyszedłem z założenia, że najwidoczniej większość na piłce się nie zna. A ja się w miarę znam i nikt lepiej ode mnie nie wie, czy, czy, czy zagrałem dobrze, czy źle. Więc, więc po prostu nie, nie czytałem tego. Ja uważam, że ktokolwiek w jakikolwiek sposób jest w stanie mi zabrać radość z piłki, to jest ktoś, kogo nie warto słuchać. Więc, więc staram się na temat piłki, po pierwsze, nie dyskutować za dużo, bo nie lubię rozmawiać generalnie na temat piłki, ale jak już rozmawiam, to z ludźmi bardzo kompetentnymi. Okej, okay, rozumiem. To jesteśmy w temacie, to, jaki masz sposób mysterów na, na negatywną? No nie mam, no nie czytać nie, nie, nie czytać. Yy, mógłbym ci też powiedzieć, że po prostu yy, zbudowałem w sobie jakiś tam yy, poziom wytrzymałości na nich po prostu, bo, no bo yy, też zacząłem grać w piłkę, kiedy, kiedy zaczęły się social media i. I jakby ta moja generacja była tą pierwszą generacją, która przyjęła na, na klatek Twittera i, i inne tego typu yy, yy, social media. Yy, więc tak, tak jak się powiedziałem, jak zaczynałem karierę, to, to było tego bardzo dużo i, i chyba nikt nie był na to przygotowany. Więc jak, jak szybko przejdziesz takich chrzest, to potem. wydaje się to bardzo, bardzo nieistotne, więc. Yy, ale wolałbym, żeby ich nie było. Nie ukrywam, że. Myślę, wiesz co? Myślę, że bardziej niż zawodnicy, no bo czasami rozmawiamy z zawodnikami na, na takie tematy, to bardziej cierpią rodziny tych zawodników niż, niż my sami, bo, bo my jesteśmy odcięci, my żyjemy sobie w swojej bańce, e, gramy mecze, trenujemy, cieszymy się naszą, naszą robotą, a na przykład nasze mamy nie mają takiego spokoju i, i, i nie mają. E, Dystansu do, do różnego typu artykułów i komentarzy. I, I ja wiem na przykład, że moja mama potrafi noce, noce spędzić na, na, na Facebooku i czytać sobie wszystko. I kiedy jest, jest fajnie, miło, to, to się bardzo cieszę, a kiedy jest gorzej, to podejrzewam, że cierpi. Czasami zadaje mi pytania, czy to prawda, że ty idziesz gdzieś tam? Ja wiem, proszę cię. Jak, jakbym szedł, to bym ci powiedział. Więc, więc rodziny się bardziej przyjmują na pewno. Szkoda ich. Z tego co wiem, to jesteś bardzo blisko z Grzeg Grzegorzem Krychowiakiem. Mhm. Jak przeżywasz to, że nie został powołany do, do reprezentacji polskiej? Yy, nie przeżywam, szczerze mówiąc. Yy, to znaczy, my z Grzesim się przyjaźnimy od 14 chyba roku życia, czyli to już będzie. Jesteś w piątej klasie, tak, tak. Yy, mamy teraz 33, minus, minus 14, to ile razy znamy? Yy. 19. Brawo. Samemu mi się nie chciało liczyć, dlatego Ciebie zapytałem. Czyli 19 lat już się, już się przyjaźnimy i mieliśmy razem naprawdę świetne momenty, mieliśmy razem bardzo słabe momenty i jesteśmy przyzwyczajeni, jesteśmy wytrzymali. Grzesiek teraz nie dostał powołania, co nie znaczy, że już nigdy go nie dostanie. Uważam, że, że to jest zawodnik, który Zagrał 98 meczów w reprezentacji Polski, a, a takich w historii piłk, polskiej piłki jest niewielu. E, chyba można ich policzyć na palcach jednej ręki. To znaczy to będzie e, Michał Żowakow, Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski, Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. I jakby sam, sam ten fakt e, sprawia, że należy mu się duży szacunek. Ale mówiąc duży szacunek to nie znaczy, że powinien dostać powołanie bez względu na formę. Ja nie wiem jaka jest forma Grześka, bo, bo, bo nie oglądałem jego, jego ostatnich meczów, ale, ale na pewno na, na szacunek, który zasługuje i, i mam nadzieję, że od, od polskiej publiczności zawsze ten szacunek będzie miał, chociażby za to jak, jakie wielkie serduchu zawsze na boisku. A ja wierzę, że on jeszcze do tej, do tej reprezentacji wróci i, i, i będzie, będzie, będzie przydatnym zawodnikiem. Albo może nie myślę, ale mam taką nadzieję, no bo jest, 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 jest moim świetnym no, przyjacielem i, i zawsze więcej się dzieje jak jest Grzesiek. Co byś powiedział każdemu debiutantowi, który rozpoczyna swoją drogę re reprezentacyjną? Wiesz co, tak, tak, tak najprościej by powiedzieć nie stresuj się, ale ja zauważyłem, że jak komukolwiek mówisz nie stresuj się, to się stresują jeszcze bardziej. Więc bardziej po prostu, jak, jak przyjeżdżają, a jest ich coraz więcej młodych chłopaków, którzy przyjeżdżają, to staramy się mówić, żeby cieszyli się tym i tyle. Jakby stres jest potem naturalny. Każdy przed pierwszy, pierwszymi ważnymi meczami się stresuje, i, i, i powiedzenie: nie stresuj się jest. jest nic nie warte, bo co z tego, że ja ci powiem, że ty się nie, stres, nie stresuj się, skoro i tak się stresujesz. No I mówisz, dobra, Wojtek, no, fajnie, że powiedziałeś, ale ja i tak się trzęsę, i się pocę. Ehm, więc można się stresować, ale mimo wszystko się dobrze bawić. Więc zawsze staram się im się, się e, powtarzać, żeby, żeby wychodząc na boisko, dobrze się bawili, bo stres y, jest naturalny, kiedy, kiedy grasz w reprezentacji Polski. Ale nigdy nie można zapominać o, o tym, że było się kiedyś małym chłopcem, który po prostu uwielbiał grać w piłkę nożną i, i przynosiło mu to wielką zabawę. I to, że dzisiaj to robisz na wielkiej scenie, nie, nie oznacza, że, że, że można sobie pozwolić na zgubienie tego chłopca w sobie, który, który po prostu kocha, kocha piłkę. Powołanie do reprezentacji to zaszczyt. Czy pamiętasz swój debiut? Tak. Mój debiut był w 2009 roku z Kanadą. Miałem 19 lat, wszedłem w przerwie meczu, wygraliśmy mecz 1-0, także bardzo bardzo przyjemny debiut. Wiesz co najbardziej pamiętam z tego debiutu? Że było strasznie zimno. To był listopad i było strasznie zimno. I wydaje mi się, że w przerwie meczu, kiedy się rozgrzewałem, to pamiętam tak taką dziwną emocję, że trzęsłem się i nie pamiętam, czy się trzęsę ze stresu, czy z zimna. I chyba z zimna bardziej niż ze stresu, bo dzisiaj pamiętam bardziej to zimno niż ten stres. Więc yy, yy, fajne bardzo wspomnienie. To był mecz towarzyski, więc yy, nie było z, z wielkiej, wielkiej presji związanego z tym, z tym meczem. No ale wiadomo, że, że debiut jest, jest wielkim przeżyciem i, i bardzo się cieszyłem e, z tego. No a potem udało się jeszcze rozegrać kolejnych parę dziesiąt, także e, za każdym razem ten, ten drobny stres się czuje. E, ale, ale jest chyba z meczu na mecz coraz mniej. Ważne jest to, żeby, żeby nie, nie dojść do takiego momentu, w którym zupełnie nie ma emocji związanego z, z grą w piłkę, bo, bo to by był bardzo, bardzo zły sygnał. Okay. Co byś powiedział każdemu dziecku, który rozpoczyna swoją drogę piłkarską? To samo co mówiłem Tobie, co, 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 co mówię młodym zawodnikom, kiedy przychodzą do reprezentacji, ciesz się, ciesz się z gry w piłkę. Nie każdy ma możliwości, żeby, żeby zrobić wielką karierę. Niektórym się uda, w większości niestety nie, ale każde z piłki, z piłki może się po prostu cieszyć. Na jakimkolwiek poziomie się nie gra, czy, czy robi się to na, na sezonie narodowym w reprezentacji, czy robi się to grając na, na podwórku z kolegami, to, to radość piłki, z piłki jest zawsze taka mhm. sama i, i, i uważam, że jest to najważniejsze. To na koniec zrobimy krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Okej, okay, jestem gotowy. Dobra. Ulubiona bajka z dzieciństwa? Dobre pytanie, Tsubasa, nie wiem czy kojarzysz, nie, nie. To, to nie twoja, y, nie, nie wiem czy ona się w ogóle nazywała Tsubasa, ale Tsubasa był głównym bohaterem. To była bajka piłkarska, chyba, chyba japońska. Okay. Najlepsze śniadanie? Y, jajecznica. Ok, jakiego przedmiotu w szkole nie robiłeś? Y, chemii. Ok, co jest gorsze, brukselka czy szpinak? Co jest gorsze, brukselka czy szpinak? <laughs> Oba. <laughs> gdzie ci się, gdzie się lepiej broni? Na przedpolu czy w linii brankowej? Na, na, na przedpolu. Okay. Premier League czy Serie A? <laughs> Muszę powiedzieć, że Serie A. Okay. Messi czy Mbappe? Messi. Ok, to będzie chyba na tyle. A, to w miarę proste było. Bałem się, że, że będzie większa presja. Mogę, okay. tak. Nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy. Mhm. Jaka jest twoja moc? Największa twoja moc? Moją największą mocą jest. Moje przygotowanie mentalne do mojego zawodu. Okej. Okay. Coś jeszcze, czy tylko to. A, a, a pytanie jest o, o, o moją moc w życiu zawodowym, czy w życiu. Nie, we wszystkim, Cało, w całym życiu. Moja rodzina jest moją okay. największą okay. mocą. Okej. Okay. Tam jest mój synek i moja żona i oglądają i oni są moją największą mocą. Okej. Okay. To chyba będzie na tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.